decyzja o tym, to co zrobiono z tą skocznią, to jest po prostu skandal. To jest takie wylanie dziecka z kąpielą, bo to, że spadła atrakcyjność zawodów, to jedno, można się z tym pogodzić, ale to, że właśnie w imię bezpieczeństwa uczyniono ją zdecydowanie bardziej niebezpieczną, bo teraz dużo ciężej wylądować na 245 metrze, nie mówiąc o dalszych dystansach. No, myślę, że i na 240 jest kłopot, tak. Bo paru zawodników tam przecież przy lądowaniu jakieś chińskie figury wyczyniało i miało z tym... Znaczy widać było ewidentnie, że się boją lecieć dalej. Tak, i tak, decydują się na szybsze lądowanie i w tym momencie wszystko to się rozsypywało, jeśli chodzi o technikę. Tak, nie wygląda to dobrze, a prędkości dzisiaj na przykład, skoro mieli na progu ponad 100, no to na dole mieli spokojnie 130 gdzieś. Tak, jedną świetną decyzją z najbardziej ekscytującej skoczni świata zrobiono skocznię mniej atrakcyjną, ale za to bardziej niebezpieczną. Także tak, naprawdę myślę, że stoi za tym słoweńskie lobby, które chce, żeby Planica była najlepszą, najfajniejszą, nawet najbezpieczniejszą i jeszcze z rekordem świata skoczni. Myślę, że przekupili Norwegów. Na 100% tak było.